Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce odpowiada na pytania internautów. Witam serdecznie, Albert Long Term Rokicki w kolejnym odcinku pytań do Long Terma i zaczynamy od Waszych pytań z Facebooka, z mojego profilu na tym portalu społecznościowym. Robert się pyta, ciekawi mnie sytuacja PZU. Dlaczego kurs się tak kruszy i czy możliwa jest poprawa sytuacji przed wypłatą dywidendy? Ja tutaj jestem zdziwiony taką opinią Twoją odnośnie tej spółki, ponieważ PZU się zachowuje stabilnie, wybił się z konsolidacji. Teraz jakaś chwila zawahania, być może nawiązujesz do jakiegoś jednodniowego spadku, natomiast myślę, że przed PZU są dobre perspektywy. Pekao będzie płaciło dywidendę, PZU również wypłaci sowitą dywidendę. Przed dywidendą jest zazwyczaj tak, że kurs rośnie, prawda? Po odcięciu praw do dywidendy jest różnie, często ten kurs się osuwa przez jakieś 3 miesiące. Natomiast długoterminowo PZU myślę, że jest takim prawie w cudzysłowie pewniakiem, jeżeli można w ogóle mówić o pewności na giełdzie papierów wartościowych. Kolejna sprawa, rentowności obligacji się obniżają, czyli ceny obligacji rosną i to jest kolejny czynnik, dla którego warto trzymać według mnie w portfelach dywidendowych PZU, ponieważ również wynik na działalności inwestycyjnej się poprawia. Mateusz się pyta, co dalej z LiveChat po ABB, ile może utrzymać się kurs w bok, czy się utrzyma na obecnym poziomie, pod względem technicznym mało brakuje do krzyża śmierci. No zabrzmiało tutaj bardzo złowrogo ten krzyż śmierci, praktycznie 50 już przecina 200, tak jak zauważyłeś. Natomiast technicznie nie patrzymy, ja uważam, że jest tylko jeden powód, dolar amerykański. Dolar amerykański się osłabił o 15%, spadł i jak na złość nie chce się odbijać. Nie chce się odbijać i to również spółki gamingowe odczuwają, 11bit, pozostałe CI Games i tak dalej. CD Projekt troszeczkę w innej lidze gra, natomiast również to dotknęło bardzo LiveChat, którego 95% przychodów jest właśnie w dolarze amerykańskim. Także bardzo prosta zależność. Czekamy na odbicie dolara, dolar się odbije, LiveChat również się odbije. Sylwester się pyta, panie Albercie, kapitalizacja PBG równa się prawie wartości jego udziału w Rafaco. Czy pana zdaniem spekuła rządzi kursem czy strach inwestorów? Nie no, Sylwester, z całym szacunkiem, ja nie będę już odpowiadał na pytania o te spółki zagrożone upadłością. PBG, nie chcę się wypowiadać, to jest kasyno. To jest kasyno w tej chwili, ja bym się nie podjął inwestycji. Jeżeli ja bym się nie podjął, to nawet nie chcę wspominać, nie chcę się wypowiadać. Lepiej trzymać się z boku. Jest 800 spółek na giełdzie papierów wartościowych. Dlaczego masz ryzykować z tą jedną? Ja tego zawsze nie mogę zrozumieć. Jarek Bokwa się pyta, nie kumam, dlaczego Kumak tak rośnie dziś. Jarek, to, że Kumak rośnie, to nie jest żadna niespodzianka i nowość, bo on rośnie już od ładnych kilku sesji. Już jest pewnie grubo ponad 100% od dołka. Na forum, na moim portalu, zresztą jeden z forumowiczów, Mateusz, pozdrawiam cię serdecznie, przewidział to. Przewidział, autentycznie przewidział to, ponieważ grał pod wygranie kontraktu na tym wielkim lotnisku, które jest zapowiadane, ten centralny port lotniczy, który został ogłoszony niedawno w ramach planu Morawieckiego. No i tam Kumak, jeżeli zdobędzie, wygra kontrakt, zdobędzie tam lukratywne kontrakty, no to na pewno kurs już to zaczyna dyskontować. Natomiast to, co jest pewne, to dzisiaj pojawiło się info, że wygrał kontrakt na infrastrukturę na lotnisku w Lublinie. Także już jest jakieś uzasadnienie fundamentalne, a ta gra jest pod ten wielki projekt, czyli pod ten centralny port lotniczy, który ma być ogłoszony. Szczegóły będą niebawem ogłoszone. Kolejne pytania pochodzą z kanału na YouTubie Inwestorzy TV. Zachęcam do subskrybowania. Pod ostatnim odcinkiem Paweł się pyta, panie Albercie, jakie jest pana zdanie na temat dywergencji między WIG20 i SWIG80, czy słabość małych spółek w jeszcze korekta na głównym parkiecie? Ja bym w ogóle się tym nie przejmował. Generalnie zawsze są ludzie, znajdują się ludzie, którzy na coś narzekają. Nawet jakby była perfekcyjna hossa, ktoś by znalazł jedną czy dwie spółki, które nie rosną, zawsze są malkontenci. Ale to cieszy, tak? Im więcej strachu, im więcej sceptycyzmu, tym jest większa pewność, że rajd będzie kontynuowany. Kapitał, który stoi z boku, będzie się przenosił sukcesywnie na rynek akcji. Dlaczego SWIG gorzej się zachowuje? Dlatego, że wcześniej lepiej się zachowywał. Wszystko jest względne, tak? Kiedy wszyscy narzekali na WIG20,
SWiG-80 rósł albo zachowywał się neutralnie. Kiedy teraz wszyscy narzekają na SWiG-80, WIG-20 rośnie. To są takie okresy, takie fale, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja jestem zdania, że najlepiej trzymać po prostu te najlepsze spółki wyselekcjonowane po rzetelnej analizie i nie przejmować się zupełnie szerokim rynkiem. Takie jest moje zdanie. Mister Efektos tutaj chwali się, że pierwszy zadał pytanie. Dwa dni temu już to było. Proszę o informację, jak widzisz szansę powrotu na szczyty Kumak? Spółka ostatnio gwałtownie wzrosła po informacji o wygranym dużym przetargu na sprzęt IST. Już odpowiedziałem na to pytanie na fejsie, natomiast jeszcze raz podkreślam, ta wielka gra, te wielkie wzrosty to nie są spowodowane tym jednym kontraktem w Lublinie. Tu jest gra pod to wielkie lotnisko, pod ten centralny port lotniczy, gdzieś pod Łodzią pewnie, tak? Będzie z tego co pamiętam, nie znam szczegółów. Także już po części odpowiedziałem na to pytanie. Pod przedostatnim odcinkiem, no bardzo złożone pytanie zadał mi trudne, nie wiem czy będę umiał odpowiedzieć, Homer Simpson. Analizuję fundamentalnie i pobieram info od ludzi z forum bankier.pl. Jest to forum aktywne, wiele wpisów, jednak jest tam problem, że każdy wpis, aby zobaczyć i odpowiedzieć, trzeba przeładować stronę. Co sprawia dla usera problem, bo wolno chodzi i więcej czasu zajmuje oglądanie, natomiast dla witryny dobrze, bo wiele reklam się wyświetlać. Nie za bardzo rozumiem. I teraz moje sedno sprawy. Wymyśliłem, aby napisać skrypcik, który hurtowo to pobierze i wyświetli. Czy według Pana ma to sens, bo może jest na przykład jakiś portal, który zbiera wiele informacji, wpisów ludzi z forum. Dzięki za info, pozdrawiam. Jeżeli napiszesz taki skrypt, to ja z chęcią też zakupię, być może kooperacja w ramach mojego portalu, bo mam też forum VIP na portalu. Myślę, że dobry pomysł, ja nie jestem informatykiem, ale to by był ciekawy pomysł, żeby nie przeładowywać ciągle strony, żeby to gdzieś zasysało się wszystko i śledzony na przykład dany wątek się wyświetlał na komórce, teraz modne są te aplikacje na urządzenia mobilne. Także zachęcam serdecznie. Ja sam będę zainteresowany, będę pewnie jednym z pierwszych klientów Twoich, albo nawet pierwszym. Zadzwoń do mnie, czy napisz maila. Człowiek bezdomny się zapytał o GetBack. To już odpowiedziałem w poprzednim odcinku. GetBack zaskoczył, bardzo udany debiut, 40% już od ceny z debiutu. Szapoba, mało takich debiutów w ostatnim czasie. Oczywiście Dino również się udał. No ale Play trochę zawodzi, trochę zawiódł. GetBack tutaj by był dobrą spółką według mnie, gdyby zaczął wypłacać dywidendę. Natomiast biznes jest rewelacyjny cały czas, prawda? Rentowności wysokie z prowadzonego biznesu. Rynek jest przyszłościowy, bo wiadomo, że polskie spółki może tutaj już ten tort w Polsce podzieliły między sobą, ale zagranica jest wciąż do podboju gotowa. Kruk to zaczął. GetBack idzie śladem. Także uważam, że ciekawa spółka, jedyny mankament no to brak dywidendy. Gdyby płaciła dywidendę, myślę, że sam bym się pokusił być może o akumulację akcji do portfela dywidendowego. Także tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Zachęcam do zadawania pytań na YouTubie, kanał Inwestorzy TV i na profilu Long Term na Facebooku. Z inwestorskim pozdrowieniem. Albert Long Term Rokicki.